Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Adam Lipszyc i to będzie rozmowa. I ja tę rozmowę będę miał przyjemność prowadzić. To będzie rozmowa z Moniką Muskałą i z Agatą Wittgen-Baraukowską. I ta rozmowa, proszę Państwa, będzie o książce, która się właśnie ukazała, nakładem wydawnictwa Czytelnik. Ja ją może pokażę, żeby był dowód na to, ponieważ jesteśmy wszyscy wirtualni, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że ta książka jest przynajmniej tak rzeczywista, jak ja jestem rzeczywisty. Jeżeli Państwo wierzą, że ja tu ja jestem, to ta książka też istnieje. To jest książka, jak Państwo widzą, Tomasa Bernharda i jest to pierwszy tom dramatów, dwutomowego przedsięwzięcia, które ma obejmować wybór dramatów Tomasa Bernharda. To się ukazało przed chwilą. Można szybciutko albo pobiec do księgarni w maseczkach, albo jeszcze w trakcie słuchania naszej i oglądania naszej rozmowy klikać sobie szybciutko i kupować tę książkę za pomocą rozmaitych księgarni internetowych. Wybór gości nie jest przypadkowy, czy moich rozmówczyń, ponieważ Monika Muskała jest autorką przekładu dwóch z trzech zamieszczonych w tym tomie dramatów. Jest też autorką przekładu próz Tomasa Bernharda, książki Wycinka, książki Tak, Wyjadacze, która się ukazała również w tymże wydawnictwie Czytelnik. No i jest autorką przekładów rozmaitych rzeczy. Jest też autorką bardzo grubej i bardzo pięknej książki, która ukazała się jakiś czas temu w wydawnictwie Hart, Między Placem Bohaterów a Reśnic, książki, która narobiła trochę szumu i słusznie. Rzadki to przypadek, że książka była i popularna, i dobra. Zazwyczaj te zbiory są rozłączne, ale ten niewielka część wspólna tych dwóch zbiorów obejmuje również tę książkę. Druga moja rozmówczyni jest teatrolożką i specjalistką w szczególności specjalistką od twórczości właśnie Tomasa Bernharda. Jest też autorką takiej książki, która też wyszła jakiś czas temu nakładem Wydawnictwo Naukowe i Matko, na Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Nie jestem w stanie tego zapamiętać, ale bardzo przepraszam to wydawnictwo, ponieważ wydało bardzo dobrą książkę i to już jest powód do chwały. Książka nazywa się Kategoria Teatralności w dziele Tomasa Bernharda. A związek Agaty Barełkowskiej z książką, o której dzisiaj mówimy, jest taki, że Agata dokonała wyboru dramatów, które są pomieszczone w tej książce i napisała posłowie, więc ma prawo tu z nami być. Pozwalamy jej tutaj z nami siedzieć, a nawet ją o parę rzeczy zapytamy. Więc ja już kończę ten przydługi wstęp i chciałem powiedzieć, kończę, ale dopiero zaczynam kończyć. Chciałem powiedzieć tylko słowo w trybie zwierzeń lirycznych, że ja się bardzo cieszę, że ta książka się ukazała, ponieważ nie tylko dlatego, że jeśli się cokolwiek ukazuje Tomasa Bernharda po polsku, to od razu już jest dobrze, ale w szczególności dlatego, że twórczość dramaturgiczna Tomasa Bernharda jest w Polsce dobrze znana i pod wieloma względami miała decydujące znaczenie dla ożywienia, czy dla właściwie takiego właściwego początku recepcji jego twórczości w Polsce, a to w związku ze głośnymi inscenizacjami Krystiana Lupy. Ale książkowe publikacje przekładów jego dramatów są od dłuższego czasu niedostępne. Ukazał się, jak może fani to dobrze wiedzą, a jak nie wiedzą, to się dowiadują, albo mogą sobie zaraz to szybciutko wyklikać, że w wydawnictwie literackim wiele już tymczasem lat temu, nie sprawdziłem jak dawno, ale teraz można sobie szybko sprawdzać, ukazały się dwa tomy. Takie obszerne wybory
przekładów tekstów dramatycznych Bernharda. Tymczasem, o proszę bardzo, jest prezentacja. Ja mogę szybko pokazać drugi tom. Gdzie on jest? Mam go tutaj. Proszę Państwa, tu jest drugi tom. Monika Muskała pokazuje jeden tom. Jak ty to robisz, żeby było odwrotnie? Ja pokazuję odwrotnie, to mi jest strasznie przykro. Czy to jest lustrzane? Nie, tak to się umie. W lustrzanym tak... odbiciu? U ciebie prawidłowo, a moje jest lustrzane czy nie? Tak, ty widzisz to jako lustrzane, a my widzimy to właściwie. I to okay. wprawia pokazującego w rozstrój nerwowy, bo myśli, że jest niezrozumiany, a jest zrozumiany. To jest taka bardzo specyficzna sytuacja, odwrotna w zasadzie do większości sytuacji komunikacyjnych, prawda? Najczęściej myślimy, że nas ludzie rozumieją, a oni słyszą to dokładnie na odwrót, a tu jest dokładnie na odwrót, co nie zmienia faktu, że i tak wpadamy w panikę. Ale teraz już, kiedy sobie to wyjaśniliśmy, to jesteśmy całkowicie spokojni i możemy porozmawiać jak ludzie, tak mi się zdaje. Na ile to możliwe w tych dziwnych warunkach. Proszę Państwa, jednym słowem ukazała się fantastyczna książka. Żeby Państwo wiedzieli, co jest grane, to powiem, że są tutaj trzy dramaty. Dwa z nich nie były w formie książkowej publikowane wcześniej, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Te dwa właśnie w przekładzie Moniki Muskały, czyli Siła przyzwyczajenia i Minetti. Trzecia, o nie, wszystko źle, góra, jestem nieprzygotowany. Nigdy tego nie widziałem. Kto to wydał do licha? Bo właśnie chodzi o to, że te książki naprawdę są już niedostępne, Adam, no. I że jesteś świetnie przygotowany, tylko ich po prostu już nie ma w twojej galaktyce i Monika ma ten egzemplarz dlatego, że tłumaczyła, wiesz? Ja myślę, tak. Że to o to chodzi. Dobrze, rozumiem. Rozumiem za tą pocieszkę. Rozumiem, dziękuję za tą pocieszkę. W każdym razie teraz nawet tak nieprzygotowani prowadzący rozmów jak ja i nonszalanccy będą wiedzieli, że Siła przyzwyczajenia i Minetti są po polsku i będą mogli to przeczytać w formie książkowej w wydawnictwie Czytelnik. A jak będą chcieli, to będą mogli się bić o ten pierwodruk, bo chcą mieć tylko to w tej postaci. Trzecim tekstem, który jest zamieszczony, utworem, który jest zamieszczony w tym tomie, jest dramat Przed odejściem w stan spoczynku, przełożyła Danuta Żmij-Zielińska. Jeśli mnie pamięć nie myli, ten dramat był pomieszczony w tym tomie, który przed chilą pokazywała, znaczy przedostatnią chwilą pokazywała Monika, czyli w pierwszym tomie wyboru dramatów w wydawnictwie literackim, ale teraz mamy taki oto tom i on jest spójny, piękny, ładnie wydany i co najlepsze dostępny. On przechodzi też test, to jest naprawdę ostatnia rzecz, którą powiem, to on przechodzi też test mojego czytania. Ja niszczę książki, kiedy czytam, a tę książkę można, nawet ja mogę przeczytać, ona się nie rozpada. Ja robię tak z książkami, o proszę bardzo, widać. Tak? I ta książka ciągle jeszcze jest sobą. Nic jej się jeszcze nie stało złego i będę mógł zrobić to jeszcze raz na następnej stronie i będę to robił wielokrotnie z tą książką, ponieważ będę ją czytał wielokrotnie. Mam pytanie do pani. Pytanie jest, mam wiele pytań. Jedno pytanie, na które żeśmy się nie umawiali, ale które jest oczywiste, ale ponieważ żeśmy się na niej nie umawiali, o cholera, wygadałem się, żeśmy się umawiali i nie jest to taka spontaniczna rozmowa, ale my się znamy, ale nie lubimy za bardzo, więc to umawianie nie było, było takie chłodne. I będą same podszczypliwe pytania oczywiście. Dokładnie tak, więc jeżeli, ponieważ żeśmy się nie umawiali, to wolno nie odpowiedzieć na to pytanie, ale to pytanie dotyczy samego wyboru, ponieważ jest to wybór z obszernej twórczości dramatycznej tego autora, więc gdybyś Agato, która figurujesz na stronie, której nazwisko figuruje na stronie tytułowej jako nazwisko osoby, która bierze na siebie ten wybór,
Gdybyś chciała powiedzieć coś na temat tego, czym się kierowałaś, dokonując tego wyboru, to byłoby bosko. Gdyby było tak, że Monika miała jakiś wpływ na twoje wybory, albo ktoś inny, to proszę o ujawnienie nazwisk. A następne pytanie dotyczy już spraw głębszych, myślę, chociaż tamte są też głębokie. Mianowicie, jak widzicie w ogóle relacje pomiędzy prozą Bernharda, pomiędzy jego twórczością prozatorską, a jego twórczością dramaturgiczną i na poziomie języka, i na poziomie treści, jeżeli wolno mówić o czymś takim w ogóle w przypadku literatury w ogóle, a w przypadku Bernharda w szczególności. No i potem jeszcze mam mnóstwo do Was pytań. Więc może jakbyś chciała zacząć, Agata, od kwestii wyboru, to zaczynaj, a jak nie, to możesz powiedzieć, że musisz na chwilę wyjść i wtedy Monika będzie mówiła o prozie i dramaturgii i opowie też coś o przekładzie. Jestem gotowa wziąć odpowiedzialność za ten wybór i opowiedzieć trochę, jak on powstał. To oczywiście nie jest do końca łatwe wybrać tak naprawdę z 18 tekstów dramatycznych, bo tyle takich, powiedziałabym, dużych tekstów dramatycznych napisał Thomas Bernhard, te 6 najlepszych. Czy tak na początku w ogóle zastanawialiśmy się z czytelnikiem, czy będzie ich 6. No i ostatecznie stanęło na tym, że tych tekstów będzie 6 w wyborze, po 3 w każdym tomie. I ja szczerze mówiąc miałam takie 2 kryteria, które tutaj mi towarzyszyły. Pierwszym z nich to było takie kryterium, że mnie bardzo zależało na tym, żeby pokazać różne teksty Bernharda. I te teksty dotyczące trudniejszej tematyki, ale właśnie też takie teksty jak na przykład Siła przyzwyczajenia, które myślę, że aż takiego ciężaru gatunkowego nie mają. I te teksty, które mówią o jakichś bardzo bliskich, takich wręcz toksycznych relacjach rodzinnych, ale też te teksty, które dotyczą jakichś wydarzeń historycznych, tak, czy mają więcej odniesień do rzeczywistości. Więc zależało mi, żeby pokazać te teksty od takiej strony różnorodności i formalnej, i właśnie, tak jak ty powiedziałeś, tekstowej, tematycznej, moglibyśmy powiedzieć. Więc to było jedno kryterium. A drugie kryterium to było takie kryterium związane z pewną aktualnością tych tekstów. To znaczy, wydaje mi się, że jednak upłynęło trochę lat od czasu, kiedy one powstawały i tak naprawdę myślałam o tym, co te teksty mogą dzisiaj znaczyć, to znaczy jak dzisiaj można je czytać i właśnie nie tylko oglądać w teatrze, ale przede wszystkim czytać, tak? Jednak tym moim punktem odniesienia było to, że ktoś bierze tę książkę do ręki, siada z nią dzisiaj w fotelu, tak, czy u siebie w domu i zastanawia się, co te teksty mu dzisiaj przynoszą, więc te dwie rzeczy były dla mnie najważniejsze. Ale też mam taką rzecz, która jednocześnie będzie też chyba trochę moim pytaniem do Was. Ja też myślę, że z tymi tekstami Bernharda, pewnie trochę jak z prozą, ale może jednak nawet bardziej z dramatami, bym powiedziała tak, że te teksty nie są do końca równe, to może nie jest dobre słowo, tak? Ale mam jednak takie wrażenie, że czytając te dramaty dzisiaj, To szczerze mówiąc, ja też nie miałam specjalnej trudności, żeby zdecydować z tym, co dzisiaj więcej znaczy i co ma taką mocniejszą siłę rażenia i które z tych tekstów są, no nie boję się użyć tego sformułowania, naprawdę wybitne, tak? I nawet pewnie na poziomie tych tomów będzie widać pewne różnice, natomiast myślę, że większość tych tekstów, które się w tym wyborze znajdują, to są po prostu, mogę tak powiedzieć, najlepsze teksty dramatyczne, jakie Bernhard napisał. I no tak wydaje mi się też, biorąc pod uwagę to, jak konsultowałam ten wybór i z czytelnikiem, i gdzieś z Urkampem też ten wybór był konsultowany, to myślę, że właśnie dzisiaj te teksty mają po prostu najwięcej do powiedzenia nam, współczesnym czytelnikom. Czy ty byś chciała coś, Monika, dodać do tego? Czy jesteś kontenta? Tak, to znaczy chciałabym nawiązać tylko do tego króciutko, co powiedziałeś najpierw, żeby słuchający nas sięgali po ten tom, więc ja bym jednak zachęcała do sięgania do nowego wyboru, dlatego że ja te przekłady poprawiłam. Przetłumaczyłam w sumie, to było 20 lat temu tłumaczone, a ja zawsze po prostu jeszcze grzebię w tekstach i właściwie to jest taka niekończąca się opowieść. Gdybym miała jeszcze więcej czasu, to bym je jeszcze zmieniała, jeszcze poprawiała. Mam nadzieję, że na lepsze. W każdym razie, ja przetłumaczyłam 4 sztuki Bernharda. W ogóle zaczęłam od tłumaczenia sztuk,
proza przyszła później. Przetłumaczyłam do tego Wuelowskiego tomu, zaprosił mnie wówczas Krystian Lupa, któremu się bardzo podobał mój przekład Prezydentek. I powierzył mi, on wtedy był właśnie autorem wyboru i posłowia, czy wstępu, już nie pamiętam. Oj, co posłowia. To było. Oj, idzie na moje konto. Zaprosił mnie do ponownego przetłumaczenia Święta Borysa. Był już ten przekład, ukazał się w Literaturze na Świecie i to był w ogóle, już nie pamiętam, to było jeszcze chyba przed, zanim się Mróz ukazał, bo to się ukazało chyba w 72 roku. I jakby nie było jeszcze, nie wiadomo było jeszcze dokładnie, co to za pisarz ten Bernhard, jakie on tutaj stawia wymagania, że tutaj jest jakaś melodia, że tu jest rytm i tak dalej. I ten pierwszy przekład był trochę, jakby no, najpierw się broniłam, potem się okazało, że jednak mogę tu coś zrobić i się podjęłam tego zadania, a potem właśnie zwróciła się do mnie Małgorzata Sugiera, która kierowała serią Dramat Współczesny wydawaną przez Księgarnię Akademicką i do tego tomu Bernhardowskiego przetłumaczyłam 3 sztuki, właśnie 2, które teraz się ukazały po raz drugi i sztukę Na polowaniu, którą ja bardzo lubię. Jest tam postać pisarza, który opowiada, że który ma na sobie kubrak i mówi, że ten kubrak jest z Polski. I więc mam taki sentyment, bo wiem, tak, Bernhard był w Polsce, nawet znam anegdotę o tym, jak się kąpał w Wiśle z Henrykiem Berezą. Henryk to opowiadał jeszcze zanim w ogóle zajęłam się Bernhardem bliżej, znałam już tę anegdotę. I więc jakiś tam sentyment do tej sztuki Na polowaniu mam. Adamie, czy mówię rzeczy, których nie powinniśmy tutaj opowiadać? Chyba nie. Dlatego nawet oczekiwałbym więcej tych rzeczy, które... Myślisz, że nie powinnaś ich opowiadać, bo brzmią fantastycznie. Nie, właśnie nie, tylko tak pomyślałam sobie, że tak kiwasz głową, więc nie byłam pewna, czy to jest kiwanie z aprobatą, czy to jest kiwanie z dezaprobatą. Dezaprobatą robię tak, a z aprobatą robię tak. To już żeśmy sobie przećwiczyli, dobra? Zastanawiałam się, oczywiście bardzo, bardzo się ucieszyłam. Dziękuję, Agato, że wybrałaś do tego wydania 2 sztuki, które przetłumaczyłam, Minettiego i Siłę przyzwyczajenia. Zastanawiałam się, czy w tym pierwszym tomie, ponieważ w obydwu sztukach jest tematem jest artysta. W jednym jest aktor, w drugim jest artysta cyrkowy, który opętany jest ideą perfekcyjnego wykonania kwintetu Pstrąg. Czy do tego tomu by nie pasował bardziej na przykład komediant, który będzie w drugim tomie? Ale właśnie pomyślałam potem, kiedy te sztuki dostałam i przeczytałam je, przeczytałam również przed odejściem w stan spoczynku po raz kolejny w tłumaczeniu Żmiedzielińskiej i pomyślałam sobie, że jednak bardzo dobrze, że ten wybór jest taki, to zestawienie w tym pierwszym tomie jest takie nieoczywiste i że komediant znalazł się w tym drugim tomie z Heldenplatz i U celu, tak? Na szczytach panuje cisza. Na szczytach panuje cisza. Tak, to jest ciekawe, o czym mówisz, bo można by tak chcieć złożyć to właśnie, ale powiem wam, że teraz, kiedy rozmawiam już z czytelnikami tego tomu, to właśnie świetnie, że twoja intuicja też taka jest, Moniko, bo myślę, że to bardzo działa, to znaczy, że właśnie zderzenie tej różności tych tekstów i tego bardzo mocnego tekstu, który jest w ogóle umieszczony jako ostatni w tomie, z tymi pozostałymi, wydaje mi się, że daje świetny efekt, to znaczy takie otrzymuje też informacje zwrotne, i otrzymuję takie informacje zwrotne, że chyba teraz to po prostu bałabym się umieścić Heldenplatz razem z przed odejściem w stan spoczynku w jednym tomie. Naprawdę, to znaczy myślę, że to są tak mocne teksty, że chyba rozparcelowanie ich, jakieś takie rozłożenie tych nacisków trochę inaczej. Myślę, że jest z korzyścią dla czytelnika też i że te
po prostu pozwala się może też troszeczkę bardziej zatrzymać przy tych tekstach. Jeśli mogę coś dorzucić, to mi się też wydaje, ja też byłem początkowo zaskoczony tym wyborem, ale też po tej chwili doceniłem ten koncept i wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, jak powiedziałaś Agata przed chwilą, że te mocne polityczne teksty rozdzielone uzyskują własny, trochę mogą same mówić i w związku z tym wcale się nie zagłuszać się, tak? I dają jakiś taki oddech. Natomiast myślę, że one też zyskują artystycznie, to znaczy przez to sąsiedztwo, w tym sensie, że warstwa płytka warstwa publicystyczna, która jest obecna w obu tych tekstach i która oczywiście ma wielką nośność i znaczenie i powiedziałbym no krawędź, tak, ostrze, tak, i które oczywiście czyni je tekstami bardzo ważnymi, potrafi przesłonić ich siłę literacką. A w momencie, kiedy one są umieszczone w kontekście tych tekstów, które nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii społeczno-politycznych, to ten kontekst wydobywa z nich właśnie te dodatkowe wymiary. Więc to jest moim zdaniem bardzo mocny efekt, bo ja na przykład nie jestem takim wielkim fanem tego tekstu Przed odejściem stan spoczynku, inaczej niż Heldenplatz, bo Heldenplatz wydaje mi się wielką sztuką, ale dopiero za tą lekturą teraz, dzięki twojemu wyborowi, przez samo to, że zobaczyłem to jako trzecie w tej konfiguracji z tymi dwoma pozostałymi, no to mogłem parę rzeczy zobaczyć, których wcześniej tam nie zobaczyłem i je doceniłem. Myślę, że będziemy mieli zresztą jeszcze okazję o tych sprawach dokładniej porozmawiać jeszcze dziś, ale także powiedziałbym, na wiele stron jest to kapitalny wybór, tak mi się wydaje. Ale chyba ci wlazłem ci, Monika, w głos, nie jest tak? Nie. Myślę, że to znaczy o tym, jak te trzy sztuki ze sobą korespondują, może później, nie wiem, no ty prowadzisz, ale bo chciałeś jeszcze inne rzeczy, o innych tak. rzeczach wcześniej porozmawiać, więc nie chcę się wcinać. Sam tu narobiłem. Słuchajcie, ale to ty Monika już zaczęłaś poniekąd o tym mówić, mówiąc o tym mianowicie, o czym chciałbym porozmawiać, mówiąc o tym ponowieniu przekładowym Święta Borysa, czyli pierwszej sztuki Bernharda, która rzeczywiście poszła dawno temu w tym numerze Literatury na świecie, gdzie on był prezentowany po raz pierwszy. Przy tej okazji powiedziałaś o tym, że, no, że są pewne wymogi, które, tak, czy takie wyzwania, które, przed którymi stoi tłumacz prozy, czy każdego utworu Bernharda, wspomniałaś o rytmiczności. Wiem, że zadaję teraz kolejne pytanie, nie uzyskawszy odpowiedzi na pytanie, które już zadałem, ale być może da się to połączyć, bo przypominam, że zadałem już pytanie o relacje pomiędzy prozą Bernharda a utworami dramatycznymi tego wybitnego austriackiego autora, o którym może Państwo słyszeli, a jeśli nie, no to już na tym etapie rozmowy to już chyba klops, także można sobie wygooglować szybko, ale możemy zacząć od kwestii przekładowych i żeby porozmawiać o tym, no, jak z dzieckiem, to znaczy nie ja do ciebie jak do dziecka, tylko ty do mnie jak do dziecka. Jak się przekłada Bernharda, jakie to są kłopoty i jeśli się te kłopoty różnią w przypadku tekstów takich jak Bycinka i tekstów takich jak Minetti, dajmy na to, to żebyś też mi jak dziecku to powiedziała.
Dobra. Dobrze, to ja tylko krótko odpowiem na twoje wcześniejsze pytanie. Po prostu proza Bernharda jest niesłychanie teatralna. I docenił to Krystian Lupa, który zaczął reżyserować Bernharda od Kalkwerku, a potem zrobił Kanta, a potem właśnie Wymazywanie, no i Wycinkę zrobił, a pomiędzy tym jeszcze Na szczytach panuje cisza. Więc ta teatralność prozy Bernharda polega na tym, że są to monologi, które właśnie można po prostu, można sobie wyobrazić, że ten narrator jego w tym swoim obsesyjnym monologu, że wygłasza to ze sceny i że ma konkretnego słuchacza. Bez niego pewnie byłoby trudno, tak samo było trudno Bernhardowi się nakręcać, to Hermann Weyl o tym mówi, że Bernhard potrzebował słuchacza, że gdzieś spotykali się w mieście, szli na kawę i Bernhard 4-godzinny monolog prowadził, tylko podchwytując pewne słowa, które wrzucał mu Hermann Weyl, dramaturg Peymana. Teatralne w prozie są te też jakby okoliczności, sytuacje. To jest kolacja artystyczna, gdzie narrator jest widzem, który siedzi w hotelu i obserwuje te postacie, które też gdzieś tam w oparach dymu papierosowego się snują i o nich opowiada. Więc mnóstwo w prozie, proza Bernharda jest bardzo teatralna. Natomiast sztuki teatralne są napisane zupełnie inaczej. O ile w prozie to jest zawsze taki po prostu zawzięty monolog, monolit i monomania, to tutaj oczywiście są też inne postacie często, choć Minetti na przykład jest prawie monodramem. Te postacie damy czy dziewczynki jest, czy dziewczyny jest, są tylko jakby takie pretekstowe, tylko właśnie one funkcję słuchacza spełniają. I zupełnie inny jest oddech. Mówi się, że w tych sztukach, mówi się, że Bernhard pisał tak, jak pisał, ponieważ chorował na płuca, bardzo poważna to była choroba, która go w końcu zabiła, od dzieciństwa chorował i ten oddech, jakby miara oddechu nadawała rytm jego pisaniu. I o ile w prozie to są po prostu zdania, czasem na dwie strony, jak w opowiadaniu Tak, pierwsze zdanie, które było dosyć trudne do tłumaczenia. O tyle sztuki napisane są, jakby to powiedzieć, białym wierszem, to znaczy to są krótkie wersy, bo tutaj to wszystko trzeba wypowiedzieć, tak. Czasem jest to jedno słowo. Dokładnie. Dziękuję, Adamie. I ja też tłumacząc mówiłam to sobie, bo oczywiście są powtórzenia, jest melodia, jest rytm, są drobne wariacje, to rzadko co są dokładnie te same frazy, czy wersy, czy te same zdania. Są tam zawsze jakaś jest drobna wariacja, przesunięcie składni, i z tego właśnie też powstaje pewna melodia. Tak, zakręciłam się i teraz już nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Jak najbardziej, choć bym jeszcze cię pytał, powiedz, to da się jakoś powiedzieć, nie wiem, czy to głupie oczywiście, ale biorę to na siebie. Łatwiej, trudniej, łatwiej jest tłumaczyć te dramatyczne teksty, czy... Nie, czy nie? Powiedziałaś o trudności z tłumaczeniem, no, tych czasem bardzo, bardzo długich zdań, na przykład w tym tekście Tak, czy w Wycince, tak, w której ty, no, znaczy ja to mówię dyletancko, ale jako czytelnik, więc mam trochę praw czytelniczych, demokratycznych praw czytelniczych, to są moim zdaniem po prostu wielkie rzeczy, co ty zrobiłaś z tymi prozami. Ale to po prostu hula zwyczajnie. Ale czy to jest troszkę łatwiej tłumaczyć te teksty dramatyczne, czy właśnie przez to, że tych słów jest tak
mało, a wszystkie muszą działać, to właściwie to się robi trudniejsze. Jak ty to czujesz? Tak, to jest zupełnie inna trudność właśnie przy tych, w prozie, przy tych szkatułkowych zdaniach, gdzie jest mnóstwo dygresji powkładanych, a czasownik w języku niemieckim, główny czasownik jest na samym końcu, który czasem jest u Bernharda, ten czasownik jest czasem niespodzianką, zaskoczeniem. Stąd ta trudność, żeby po polsku też powkładać te wszystkie dygresje, niestety czasownik trzeba zdradzić wcześniej. Więc to są naprawdę takie konstrukcje i to też musi płynąć w prozie oczywiście. Natomiast tutaj jest to bardzo, no tak jak poezja, bardzo wydestylowane. Okay. Dużo ma wspólnego z językiem, znaczy Bernhard bardzo czerpał, inspirował się aktorami, ale chodzi o prywatne rozmowy z aktorami. Sposób mówienia, Marianne Hoppe na przykład, ona rozpoznała się w celu, po prostu mówi, że zupełnie musiała, że prawie, że musiała, że mało nie zemdlała, jak słyszała, jak musiała potem mówić te słowa też, które on gdzieś po prostu podsłuchał ją, w rozmowach chodzili na spacer i tak samo Gert Voss czy Kirsten Dehne, to byli ulubieni jego aktorzy, Traugott Burre i zawsze, często bardzo pisał dla nich i dużo z języka potocznego wziął do języka postaci dramatu. To słychać, mimo że to jest bardzo wystylizowane. I tak, trudność polega na tym, że nie można dopowiadać pewnych rzeczy, że na domyśleniu się tego, co tam właśnie, co nie zostało dopowiedziane, ale jako tłumaczka muszę to jakby wiedzieć, muszę sobie sama to dopowiedzieć, bo muszę się czasem na coś zdecydować. Czasem można to pozostawić, jakby najlepiej jest, jeśli można też pozostawić jakąś otwartość, niedopowiedzenia, czasem trzeba wiedzieć już. Więc trochę inaczej się tłumaczy prozę i dramaty. Zazdroszczę ci, musisz się przy tym bawić znakomicie, tak przynajmniej. Tak, tak, uwielbiam tłumaczyć Bernharda, to jest po prostu czysta przyjemność i jak mówię, zawsze jest taka trochę zazdrość, że ach, ktoś to już przetłumaczył, czy to będzie właśnie przetłumaczone przez kogoś. Zresztą ja też jakby robię inne rzeczy, nie wszystko, a to jest naprawdę mrówcza praca, tylko że po prostu jest przy tym taka, naprawdę no po prostu to wciąga, mnie przynajmniej, ja jest w tym taka pasja, że chętnie się w tym nurkuję. Ty masz przyjemność, a my z tego mamy korzyść. No w ogóle po prostu win-win situation. Najlepiej na świecie. Nie robisz tego kosztem bliźniego swego. Jedyny w swoim rodzaju przypadek na świecie. Agato, bo ty tak siedzisz i nie pracujesz, może byś coś popracowała dla odmiany. Monika ostatnio. Bardzo uśmiecham, bo właśnie myślę sobie, że chyba trochę jest tak, że jak tłumacz jest taki, kolokwialnie mówiąc, wkręcony, to potem po prostu my to też czujemy, że to jest świetne i nie wiem, miałam w ogóle jakąś taką refleksję, jak cię teraz słuchałam, że jest w tym jakaś taka podwojona moc, prawda, że z jednej strony sam tekst w oryginale już ma ten taki napęd, czy myślimy o prozie, czy nawet o dramacie, one moim zdaniem, absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziała Monika, tak różnią się bardzo, ale za każdym razem jest właśnie ta zajadłość, ale tak sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy dochodzi jeszcze do tego taka właśnie zajadłość tłumacza, tak, kiedy taki po prostu strasznie też silny jakiś czy związek, czy pęd, żeby to przetłumaczyć, tak, to potem po prostu my to dostajemy, prawda, my to słyszymy i to jest absolutnie fascynujące. Agata, wrzucę jeszcze kawałek pytania, chyba żebyś chciała mówić o czymkolwiek, ale przypomnę tylko tobie, bo może zapomniałaś, a choć mówiłem o tym pół godziny temu, że napisałaś książkę, takie rzeczy się zapomina, no. Twórczy ludzie takie rzeczy zapominają. Napisałaś książkę o kategorii teatralności u Thomasa Bernharda, w dziele Thomasa Bernharda.
gdzie zupełnie nie przestrzegasz zasad, nie trzymasz się granic gatunkowych, prawda? Więc gdybyś coś powiedziała na ten temat, dla ułatwienia też powiem nie tobie, bo nie trzeba ci nic ułatwiać, ale dla tych, którzy nie znają tych utworów, o których teraz rozmawiamy, to są teksty, w których teatr w teatrze jest na różnych poziomach i sposobach przywoływany, to znaczy sama idea teatralności ludzkiego życia, czy wręcz po prostu, tak jak Monika mówiła w tych dwóch utworach, które ona tłumaczyła, ci główni bohaterowie są ludźmi występującymi, tak? Choć właśnie nie widzimy ich podczas występów, tak? Tylko za sceną. I jakbyś mogła, chciała coś na ten temat więcej powiedzieć, na temat teatralności, myślenia Bernharda o teatralności i roli teatru w ogóle w jego prozie, to byłoby klawo, ale może chcesz powiedzieć o czymś zupełnie innym. Chciałabym powiedzieć, dopowiadając do tego, co Monika mówiła, że myślę, że tak, mam takie jeszcze wspomnienie dotyczące tego pytania o prozę i dramaty Bernharda i o różnicę. I tak zawiesiłeś trochę właśnie te kwestie tematyczne, to ja chciałabym tutaj wnieść jeszcze jedno takie ujęcie, o którym z kolei rozmawiałam i to było dla mnie takie dosyć objawienie, mogę powiedzieć, chociaż już tak długo zajmuję się tymi tekstami. Kiedyś rozmawiałam też o tej różnicy z panem Jackiem Stanisławem Buarcem i ze Sławą Lisiecką. I właśnie pamiętam, że bardzo mnie poruszyło to, że jakby ja powiedziałam coś takiego, że właściwie właśnie czuję jeszcze oprócz tych wszystkich językowych rzeczy, oprócz takich rzeczy, które są bardziej namacalne, jeszcze jedną jakąś taką różnicę, której ja nie do końca potrafiłam zdefiniować. I pamiętam, że wtedy właśnie pan Buras powiedział coś takiego, że chyba ta różnica polega na tym, jak bardzo bohaterowie Bernharda są, to już moja teraz interpretacja, ludzcy, nieludzcy, tak? Ale chodziło o takie ujęcie tego, że tym bohaterom, których spotykamy w prozie Bernharda, mniej czy bardziej można współczuć, możemy się nimi jakoś przejąć, że oni wydają nam się tacy właśnie bardziej ludzcy, tak? Nie wiem, kiedy myślimy chociażby o Kalkwerku, to tam jednak w jakiś sposób ta tragedia nas porusza. Nawet jeżeli jest wszyscy bohaterowie jego prozy są tacy, tak. Natomiast chyba jest trochę tak z bohaterami Bernharda w dramatach, że oni są takimi karykaturami, tak, że tam trudno jest się nimi przejąć jako ludźmi, że właściwie to są jakieś takie opowieści, gdzie trudno poczuć jakąś taką tożsamość z nimi. I ja zresztą przez chwilę też piszę o tym w tym posłowiu, że dla mnie jedynym takim właśnie bohaterem, czy jedynym tekstem, w którym ja czuję jakąś taki rodzaj czułości, jest właśnie Minetti. Natomiast w tych wszystkich innych sytuacjach, nawet jeżeli mamy takie postaci, które ewidentnie występują w roli ofiary, to nawet w nich jest coś takiego przedziwnego, perwersyjnego i one są w jakiś sposób trudne. Więc jakoś do tej refleksji proza a dramat chciałabym to jeszcze wnieść, to wydaje mi się ważne. Natomiast jeżeli chodzi o teatralność, to co tu dużo mówić, mogę o tym bez końca, bo poświęciłam temu po prostu ogromną ilość czasu zajmując się Bernhardem i to jest faktycznie taki nie wiem, taki mój główny bernhardowski kierunek, tak? Mój główny kierunek pracy z bernhardowskimi tekstami. Natomiast to, co mogę ja powiedzieć, to to, że moja książka nazywa się Kategoria teatralności w dziele Tomasa Bernharda, ale idąc i za Moniką, tak? Odwołując się do tego, co mówiła, ta książka jest poświęcona prozie Bernharda. I to jest w ogóle dla mnie bardzo mocne. Ja kiedy zastanawiałam się nad tym, którą część jego dzieła opisywać, czy w ogóle jak to wszystko konstruować, to szczerze mówiąc dosyć szybko doszłam do wniosku, że ja bardzo lubię te teksty dramatyczne, ja lubię formułę teatru w teatrze i w ogóle takie bardzo bezpośrednie też odniesienia związane z teatrem, z artystą i tak dalej. I to mnie bardzo interesuje i ciekawi. Ale interesowało mnie dużo bardziej takie poczucie teatralności związane z tym, że ja właściwie widzę świat jako teatr, tak? Ale nie w rozumieniu właśnie teatru w teatrze, tylko w rozumieniu, trochę tak jak mówiła też Monika wcześniej, tego, że sama obserwacja jest aktem bardzo teatralnym, samo odgrywanie jest aktem bardzo teatralnym, tak? I ono się może odbywać w naszym życiu na bardzo różnych płaszczyznach. Pewnie z tych tekstów dramatycznych, o których dzisiaj mówimy, najbardziej gdzieś ten ostatni dzień, tak, przed odejściem w stan spoczynku, jest taką właśnie bardzo teatralną, choć niby nie teatralną opowieścią. No i mnie ta przestrzeń u Bernharda niezwykle zajmuje, to znaczy, że tak naprawdę
takie sceny, które są dla mnie najbardziej teatralnymi scenami u Bernharda, to jest, nie wiem, pogrzeb z wymazywania, tak, który jest tak ekstremalnie teatralny, chociaż jest sceną z prozy. I ja w ogóle zakochałam się w Bernhardzie poprzez teatr Krystiana Lupy, więc myślę, że dla mnie też ten kierunek był od początku bardzo jasny. I mogę powiedzieć, że dla mnie ta proza jest po prostu bezkresnie teatralna, tak. I w ogóle nie tylko proza, bo kiedy byłam w Austrii i dane mi się było zmierzyć z tą częścią dziedzictwa Bernharda, tego, co fizycznie po nim pozostało, co też gdzieś tam wspominam o tym w swojej książce, to ja nie wiem, czy widziałam dużo bardziej teatralnych rzeczy niż jego domy w życiu, tak, które były też jedną wielką inscenizacją. On był człowiekiem, który mieszkał sam, a mieszkał w domach, które po prostu były jakąś jedną wielką scenografią zainscenizowaną naprawdę w najdrobniejszych szczegółach. Nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy siedzieliśmy w jednym z tych domów i dzisiaj się rzadko tego używa, ale są takie kółeczka, do których wkłada się papierowe serwetki i po prostu on miał takie kółeczka z własnymi inicjałami. Więc to było, no nie wiem, po prostu taka absolutnie detaliczna scenografia, inscenizacja i myślę, że to po prostu było w każdym elemencie jego życia. Super. Ja zawsze żyję taką fantazją, że on gdzieś tam w istocie był strasznie w porządku gościem, ale gdzieś za tą całą masą, tymi maskami wszystkimi, ale chyba nie ma na to zbyt wielu dowodów. Nie wiem. Lepiej, znaczy nie da się już sprawdzić, więc można żyć tą fantazją. Słuchajcie, a może porozmawiamy troszkę ściślej i bliżej o tych tekstach, dobra? Tak trochę, nie za bardzo, żeby ludzie nie czuli się zwolnieni z kupowania tej książki, ale przybliżylibyśmy się tak oczko do tych tekstów, bo ty wspomniałaś na przykład, Agata, o tym, że ja chyba podzielam to zdanie, jeśli mogę to podzielać, że ta teatralność robi największe wrażenie, czy najbardziej wychodzi na front, paradoksalnie czy nie, w ostatniej sztuce, w której mamy do czynienia z sędzią i byłym nazistą, tak, ukrywającym się zbrodniarzem wojennym, a nie z człowiekiem teatru, tak, ale tym bardziej teatralność jego życia na scenie rodzinnej, jego życia na scenie publicznej zostaje wydobyta. Ale gdyby się dało porozmawiać, kiedy mówiłaś o wyborze, mówiłaś o różnorodności, mówiłaś o sile, o aktualności tych tekstów, no ale też człowiek pewnie by mógł się zapytać, dlaczego na przykład te dwie sztuki, które tłumaczyła Monika, miałyby być takie dziś nośne. Moim zdaniem są kapitalne, ale jakbym miał grać adwokata diabła, to bym pytał o to. I też, żeby się nie wykręcać, tak jak ty się chwilowo wykręciłaś tym takim wytrychem różnorodność, tylko porozmawiać o jakichś więziach, czy jakichś oddziaływaniach pomiędzy tymi tekstami. Co was, mówiąc krótko, co was kręci w tych sztukach, jeżeli cokolwiek? Co was kręci w tych sztukach, w jednej, drugiej, trzeciej? I jak widzicie, nawet nie podobieństwa, różnice, choć to też, ale jakąś taką, powiedziałbym, konstelacyjną grę między tymi tekstami. Dla informacji słuchacza, czytelnika, widza, to są wszystko teksty z lat 70., tak? Pisane w niewielkich odstępach czasu. Popraw mnie, Monika, jeśli się mylę, ale Święto Borysa to jest rok 70, tak? Tak, chyba czy 60, chyba 9 nawet. 9, napisane, tak, a wystawione. W każdym razie to są dwie dekady, tak? Dwie dekady działalności dramatycznej, dramaturgicznej Bernharda. Tak? No dobra. Jednym słowem, co was kręci w tych sztukach i jak one się do siebie mają, czy nie mają? The floor is yours. Ktokolwiek chce zacząć.
Chyba zacznie Monika za karę. Bo ja? Już odpoczywała. Mm-hmm. Chyba, że możesz dostać strategicznej czkawki, jak w uczcie Platona Arystofanes w tym momencie, kiedy ma mówić o miłości, to zaczyna, to dostaje czkawki. Więc to zawsze jest uświęcona tradycją metoda. To ja może zacznę całkiem prywatnie, zanim zacznę analizować podobieństwa. Miałam to szczęście, że widziałam Minettiego w teatrze. Widziałam Minettiego grającego Minettiego, który gra króla Lira w Masce Ensora, której oczywiście nie widzimy, która jest wciąż w walizce. I tak, i to było niesamowite przeżycie. Ja przyjechałam do Wiednia w 1993 roku na stypendium i to było stypendium dwuletnie. Miałam to szczęście, że Klaus Peymann był jeszcze dyrektorem Burgtheater i wszystkie sztuki, które mogłam zobaczyć, a były one jeszcze w repertuarze, wszystkie sztuki Thomasa Bernharda, starałam się zobaczyć. No i udało mi się. Minetti zmarł w 98 bodajże roku. To było w ogóle niesamowite, że Bernhard bardzo naciskał Unzelda, swojego wydawcę, żeby jak najszybciej doprowadzić do premiery. Chciał w ogóle, jego marzeniem było, to takie trochę megalomańskie marzenie teatralne, żeby zrobić tylko jedno przedstawienie w noc sylwestrową i koniec. I już nigdy tego nie wystawiać i jeszcze wydać to pięknie właśnie w Zurkampferlach. Namawiał Unzelda do tego, mówiąc, że no, trzeba wykorzystać potencjał tego aktora, nie wiadomo jak długo on będzie jeszcze grał. Bernard Minetti urodził się w 1905 roku, czyli w latach 70. No, był jakby w niegroźnym wieku jeszcze, ale powiedzmy, niesamowite jest to, że on przeżył Bernharda o prawie 10 lat. I kiedy ja go oglądałam, kiedy ja oglądałam Minettiego, grającego Minettiego, miał już ponad 90 lat, miał, nie wiem, 94-95, więc tak, to było nie, czy dobrze liczę? No, nie dobrze liczysz, tak. Ale tak, miał dość. Nie dobrze. Dobijał do dziewięćdziesiątki. Musiał mi, tak. Dobijał do dziewięćdziesiątki. Tak? No ale... Tak, i było to no, niesamowite wrażenie i zgadzam się z Agatą, że ta sztuka jest w taki ludzki sposób naprawdę poruszająca. Jest oczywiście sile przyzwyczajenia, są również ofiary tego tyrana, dyrektora cyrku, który je tam oćwicza, członkowie trupy, którzy muszą jeszcze grać kwintet pstrąg, dążąc do perfekcji, czyli jakiemuś takiemu ulegając jakiejś właśnie megalomanii dyrektora cyrku. I kompletnie się teraz zapędziłam w coś, co już nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Chciałaś wesprzeć Agatę w idei, że... W Minettim jest... Możesz to jeszcze odwołać. Możesz powiedzieć zdanie. Minetti jest naprawdę bardzo, bardzo poruszający w sensie ludzkim. Jest to historia artysty, który jakby poszedł w szaleństwo i pada tam takie zdanie, że artysta musi po prostu oszaleć, bo inaczej nie będzie artystą. I jest tam taka bardzo jakby niemieszczańska koncepcja sztuki. Minetti w sztuce twierdzi, że został wyrzucony z teatru jako aktor, jako dyrektor, ponieważ oparł się klasycznej sztuce, bo społeczeństwo chce, domaga się klasycznej sztuki, bo w klasyce po prostu może się schować i nie jest konfrontowane, a społeczeństwo musi być, czy należy społeczeństwo skonfrontować. No i tam w tym
nie w Stuttgarcie, ja powiedziałam w Stuttgarcie, w Lubece, to był statut w Lubece, go senatorowie go wygnali. Tutaj nie jest to sztuka w ogóle, bo tak myślę, jak się czuł Minetti grając Minettiego, nie jest to sztuka biograficzna i on podkreślał, że dotyka istoty aktorstwa i tego, co on jakby czuje, wie na temat aktorstwa, czyli to jest bardzo, bardzo jego, ale nie ma tam jakby wątków osobistych, biograficznych. Bernhard tutaj trochę inaczej niż Jelinek podszedł do tematu, bo Minetti jest artystą, który musiał się z pewnymi zarzutami skonfrontować tego, że był w czasie wojny oportunistą i może i kolaborował, no nie w takim sensie, nie w takim, w takiej mierze jak Gründgens na przykład, który był prototypem Mefista w powieści Klausa Manna, Gustav Gründgens, ale grał w tym samym teatrze co Gründgens, czyli w Preußisches Staatstheater. Wyreżyserował w Breslau w 1943 roku sztukę taką dla podtrzymania ducha, co również mu później zarzucano, nazisty, sztukę nazisty. Teraz wyleciało mi z głowy nazwisko jego. I jeszcze, no i zagrał u Leni Riefenstahl w filmie Tiefland. To jest film, w którym zatrudniła ona, film, akcja tego filmu rozgrywa się w Pirenejach i ponieważ film był kręcony w czasie wojny, trudno było film nakręcić faktycznie w Pirenejach, więc kręcony był pod Salzburgiem, a chłopów hiszpańskich zagrali Romowie z obozu, z tak zwanego obozu dla cyganów, bo tak się to na Zigeunerlager, pod Salzburgiem, którzy zostali następnie wywiezieni do Auschwitz, o czym Leni Riefenstahl wiedziała i miała potem proces. Minetti jako świadek występował w tym procesie i powiedział coś, co bardzo pomogło Riefenstahl, mianowicie, że ona była przez tych statystów i przez dzieci bardzo lubiana. Niemniej jednak wiadomo było, że ona wiedziała, co te dzieci czeka. Ona się broniła w ten sposób, że no to dzięki temu, że grały w filmie, to jeszcze przeżyły coś pięknego i jeszcze miały... jakby opóźniło to trochę ich transport. Więc są właśnie pod koniec życia coraz częściej był konfrontowany, bo jakby po wojnie może nie było tak, Leni Riefenstahl miała ten proces, ale tacy aktorzy, jak powiedzmy, on nie był takim oportunistą i kolaborantem właśnie jak Gründgens i szczycił się tym, że Göring go wręcz nie lubił, Minetti. Tym się starał się z tym bronić. Ale jakby czytałam wywiad z nim z 93 roku, to już było kilka lat po śmierci Bernharda, 4 lata po śmierci Bernharda. I w tym wywiadzie powiedział, że tak, nauczyłem się odwracać głowę, to mi pozwoliło przetrwać. Ja wiedziałem, co oni wyczyniają, mimo to, gdybym patrzył, to byłbym jako aktor, nie byłbym w stanie, byłbym tak udręczony, że to, na tym by ucierpiała mniej więcej jego sztuka. Tak to można w skrócie powiedzieć. Długi ten mój wywód, ale myślę, że to jest, nie wiem, czy Bernhard to wszystko wiedział, prawdopodobnie nie. W latach 70. jeszcze te wszystkie artykuły, wywiady na temat przeszłości Minettiego chyba nie były tak znane, te ataki przyszły trochę później. A nawet jeśli wiedział, to jakby te zarzuty, o których mówi Minetti w sztuce, są trochę inne. To jest tam trochę niedopowiedzeń. Ja może przeczytam fragment.
wkrótce potem wytoczono mi proces. Wypędzono z Lubeki, rozumiesz mnie? Wypędzono z północnych Niemiec, bo oparłem się klasycznej literaturze. Jako dyrektora i jako aktora wypędzono. Obudziłem się w Dinkelspiel. Dinkelspiel to jest po prostu zapadła dziura, w której Minetti ze sztuki Bernharda przez 30 lat grał króla Lira przed lustrem. Wszystko, co napisano na temat tego procesu, oszczerstwa, przekłamania i oszczerstwa, same zniewagi. Więc w ten sposób Bernhard to jakby nie dopowiadał, nie wiadomo właśnie jakie to oszczerstwa, czy to chodziło tylko o tę klasyczną literaturę, wybrnął z tego w ten sposób. To był też inny czas. Na przykład Elfriede Jelinek później napisała sztukę Burgtheater, w której rozprawiła się z takimi ikonami Burgtheater, jak Paula Wessel i jej mąż Attila Herbiger, którzy między innymi zagrali w filmie Heimkehr, który wiadomo, jakim filmem był, chyba najpaskudniejszy nazistowski film propagandowy. Więc dobrze, to jesteśmy przy temacie, przepraszam, że tak zasałam tutaj przestrzeń dla siebie. Agata, opowiadaj ty dalej o tym, jakby jesteśmy przy chyba tym, jak te sztuki ze sobą korespondują, czyli powiedziałam tu trochę o Minettim, o postaci, która była inspiracją do napisania Minettiego pod tytuł Portret artysty z czasów starości i to jakoś, to co powiedziałam, może koresponduje też z sztuką trzecią, z przed odejściem w stan spoczynku, gdzie chodzi o polityka, który, znaczy nie o polityka, o sędziego, natomiast inspiracją, powiedz ty, przepraszam. Tak. Mówi Agata. Ja z jakimś ogromnym oczywiście zasłuchaniem i zazdrością, nie będę tego w ogóle ukrywać, słuchałam o Minettim grającym Minettiego, to w ogóle... Nie wiem, tak sobie nawet przez chwilę serio pomyślałam, że gdybym mogła spełnić jakieś swoje takie, wiecie, aktorsko-teatralne marzenie za pomocą wehikułu czasu, to myślę, że jakieś duże prawdopodobieństwo, że to byłoby to znaczy, że właśnie to chciałabym zobaczyć. Trochę wygląda, przepraszam, że ci wpadam w słowo, co jest moją tradycją, ale wygląda coraz bardziej z tej rozmowy wynika, że chcielibyśmy być Moniką Muskałą. Ona sobie tłumaczy, ja ogląda sobie Minettiego w roli Minettiego, ale wszystko jest. Kawa rano, w ogóle lody w Salzburgu. Dobra, już. Wieczorem Minetti w Burgu po prostu. Komplet, totalnie. Pełny zestaw, dobrze, już się nie odzywam. Powaga. Pamiętam, że oglądałam oczywiście nagrania, ja w ogóle źle znoszę nagrania teatralne oglądane jako film, ale chcąc dotknąć tego właśnie też, jak Bernhard pisał dla swoich aktorów, tak, pamiętam, że jak oglądałam na przykład Rodzeństwo, to bardzo mnie to nagranie poruszyło, właściwie do dzisiaj pamiętam, że to jest jedno z najbardziej poruszających nagrań teatralnych, które widziałam. Właśnie najbardziej poruszyła mnie postać tej kobiety, która tak trwa i prawie nic nie mówi, tak, czyli Ritter, i to była faktycznie jakaś wybitna kreacja, że to była tak stworzona obecność na scenie, że ja ją czułam, chociaż oglądałam to tylko i wyłącznie na nagraniu, gdzie to nie jest taka rola, która jest łatwa w ogóle do utrzymania na poziomie takiej intensywnej obecności. No więc tak sobie myślę, że pooglądać tych aktorów, którymi Bernhard w pewnym sensie, tak jak Monika wcześniej też wspominała, po prostu pisał te teksty, to by było coś i to wybitne i to faktycznie fantastyczna sytuacja. Tutaj nawiązując jeszcze do tego, co mówiłaś o Minettim, ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, na ile Bernhard zdawał sobie sprawę z tego kontekstu. Natomiast pamiętam z recenzji, które towarzyszyły premierze, że byli recenzenci, którzy mu ten kontekst wyciągali i że właśnie dokładnie ten fragment, który ty czytałaś, to znaczy te pasaże dotyczące tego procesu, jakby też uruchamiały w niektórych ludziach te skojarzenia, to pamiętam, że to się na pewno w jakiejś recenzji czy recenzjach pojawiło. Natomiast nie wiem, jeżeli ja myślę o Minettim, to myślę jednak o tym bernhardowskim zachwycie i właśnie o tej opowieści, o tej walce z Unzeldem, tak żeby to się wydarzyło jak najszybciej. I też myślę, że ten zachwyt trwał, bo przecież na przykład Naprawiacz Świata też jest dedykowany Minettiemu, tak? Tam jest wprost wpisana dedykacja, więc
jakieś takie mam poczucie, że to właśnie był taki bardzo, bardzo mocno bernhardowski aktor. Natomiast jeżeli mówimy jeszcze o tych połączeniach, o które pytałeś, Adamie, jakimś takim ciekawym przypadkiem, chociaż jak wszyscy wiemy, nie ma przypadków, było to, że w ogóle jak wybierana była okładka do tej książki, ja miałam też okazję jakby widzieć te projekty, które się wcześniej pojawiły, to właśnie jak pojawiła się ta okładka z maską, to jakoś było jasne, że to będzie to przy tym pierwszym tomie, tak, że pojawiła się nagle ta myśl, że właśnie w każdej z tych sztuk jest ten, można powiedzieć, artysta, aktor, tak, idąc za Minettim. W Minettim on jest dosłownie artystą, aktorem i to w takim bardzo specyficznym momencie swojego życia. W sztuce przyzwyczajenia oni właściwie są wszyscy jakimiś aktorami, tak jak trochę pisałam o tym, uwikłanymi w jakimś mechanizmie, który Garibaldi dla nich stwarza, tak, ale też jest motyw odgrywania, który tutaj powiedziałabym, w pewnym sensie jest tak trochę zamaskowany tą muzyką, tak? No bo oni usiłują coś odegrać, ale tak naprawdę to jest o tym, że oni odgrywają też wobec siebie cały czas jakieś takie role. I tam na przykład jest dla mnie takie bardzo mocno poruszające, że ja w ogóle lubię w tych tekstach też takie rzeczy, które są bardzo małymi rzeczami, takimi jakby Bernhard je tak właśnie zostawił w tych niedopowiedzeniach, gdzieś tak między zdaniami, prawda? Bo jak czytamy na przykład Siłę przyzwyczajenia, to nawet bym ośmieliła się powiedzieć, że te role tam schodzą z pokolenia na pokolenie, tak? Bo jest taki moment, gdzie się dowiadujemy, że przed wnuczką była jakaś córka, która zginęła w wypadku i właściwie nie do końca wiadomo w ogóle, o co chodzi z tą śmiercią, tak? Więc tak naprawdę ten rodzaj grania, odgrywania i wciskania też kogoś na siłę w jakąś rolę, tam jest bardzo silny. No i podążając za maską, za aktorstwem przed odejściem w stan spoczynku, no to to jest tekst, który właśnie według mnie jest bardzo teatralny i tam jest i ta scena kolacji, tak, która przecież w tak wielu bernhardowskich tekstach jest i daje właśnie całkowicie tę możliwość prezentacji dosłownie, tak, ale nawet to, jak oni rozgrywają między sobą ten układ rodzinny, jak się przepychają, jak udowadniają sobie pewne rzeczy od wielu lat, tak, i jak po prostu też tkwią w pewnych bardzo specyficznych rolach wobec siebie, też tak naprawdę jest taką przestrzenią, która jest bardzo teatralna. Więc trochę to jest o tym, że wszyscy coś gramy. Trochę jest też o tym, że robimy to w życiu bardzo różny sposób. I to tutaj się całkowicie zgadzam z tobą, Adamie, że moim prymarnym kryterium była różnorodność, tak? To jest to, co mi towarzyszyło mocno, ale ja po prostu też uwielbiam to, że te teksty jakby żyją trochę własnym życiem, także w momencie, kiedy zaczynamy je czytać w tej, a nie innej konfiguracji, rodzą się właśnie między nimi przejścia, połączenia i jakieś takie bardzo silne, nie wiem, może nie podziemne, podtekstowe nurty, tak? Które po prostu widzimy. Ja w ogóle na przykład znam osoby, które mi też powiedziały, że czytały tę książkę od końca, tak? Czyli zaczęły czytać od przed odejściem w stan spoczynku, przeżyły jakieś takie zderzenie z ciężarówką, chciałoby się powiedzieć, tak, bardzo mocny tekst i potem na przykład kończyły tą siłą przyzwyczajenia, gdzie właściwie to już było w jakimś takim innej przestrzeni, w innym oddechu. Więc myślę, że to jest też bardzo fajny pomysł na to, żeby takie czytać przez jakiś rodzaj gry i aktorstwa. Tak, mi się wydaje, że też dlatego to jest też książka, dlatego tak się cieszę, że ta książka jest tak ładnie wydana i tak dobrze zszyta, że ja ją rzeczywiście mam zamiar czytać wiele razy i na różne sposoby, ale z tego, co wy mówicie, wyłania się i też w mojej głowie się jakoś dzięki temu klaruje ta różnorodność, z jaką Bernhard się tu w tych trzech utworach przygląda tej teatralności na różnych poziomach, ale też w różnych tonacjach, prędkościach, rytmach, tak? Bo to ty pięknie mówisz o posłowiu, o tej pierwszej sztuce, która mi się akurat wydaje fantastyczna zupełnie, w sile przyzwyczajenia, o takiej pozytywkowatości tej sztuki, bo ona jest rzeczywiście taka mechaniczna, tam jest najwięcej powtórzeń właśnie, tak, taki tik, 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 taki popsuty mechanizm, który tak tutaj tu zaskakuje, lecimy dalej, no i to jest taka okrutna farsa, czy właściwie jakaś taka gra manekinów, tak, takich figurynek potwornych zupełnie, czyli a i to, jak ten tekst stawiamy naprzeciw, przed odejściem w stan spoczynku, tak, który, tak jak powiedziałem, no, czytany bez tego kontekstu
może być takim opowieścią, tak, znaczy takim donosem publicystycznym, tak, o panie, naziści się ukrywają, tak, to te teksty na siebie niesamowicie zaczynają nawzajem na siebie oddziaływać, tak, bo te okrucieństwa nabierają różnych znaczeń, tak, teatralność tego nazisty, tak, i jego życia i właśnie taka jakieś ślady tej pozytywkowatości tam zaczynają oddziaływać, a ta dwuznaczność tego środkowego tekstu, nawet jeśli nie uruchomimy tego kontekstu, o którym ty mówiłaś, Monika, choć wydaje mi się to w zasadzie bardzo trudne, żeby tego kontekstu historycznego dotyczącego biografii Minettiego nie uruchamiać, ale nawet bez tego no jest w miarę jasne, że ten proces nie dotyczył tego, że facet kontestował klasykę, tak? Znaczy jest w miarę jasne, że coś się tam działo, tak? O czym my za cholerę się nie dowiadujemy. Ale i mimo to utrzymana tonacja, którą zgadzam się z Agatą, utrzymana tonacja ciepła, szacunku, współczucia i takiego admiracji dla tego aktora, którego też dziwnie to jest rozegrane, no bo go z wielkiego aktora podziwiamy, przedstawiając go jako aktora upadłego, tak? Jako zwariowanego. Tak. Więc który liczy na to, że gdzieś tam we Flensburgu, więc w jakimś podrzędnym teatrze z okazji 200-lecia zagra jeszcze raz, co jest raczej jakąś mistyfikacją, coż dosyć szybko można się odbyć. Tak. Więc jest to taka dwuznaczna admiracja. Tak bardzo. Ale ja właśnie myślę, że to jest też tak, że to jest jakby kolejny trochę poziom tej gry. Ja w Minettim uwielbiam to, że właśnie my do końca nie wiemy. Ja bym się nie ośmieliła powiedzieć tak, że on jest tym i tym, albo tu i tu mówi prawdę. I w tym sensie to jest nie tylko aktor, który opowiada o tym, jak gra i tam są nie tylko dosłowne rekwizyty teatralne, ale właściwie ta jego opowieść też jest jakąś kreacją, która trochę nie wiadomo do czego dąży, tak? Trochę tak naprawdę jest takim zaplanowanym być może spektaklem przez niego na tę ostatnią noc, prawda? I nie wiem, ja też uwielbiam ten wymiar tego tekstu, że mimo tego, że gdzieś na końcu tam się pojawia jakaś taka czułość, to jednak tam jest też dużo tej takiej zajadłości z jego strony, czegoś, co jest takie trochę podejrzane i nie do końca wiadomo, co z tym zrobić. I mnie się wydaje, że to też jest świetne i wyobrażam sobie, to tylko moja wyobraźnia, że to jest w ogóle fantastycznym też wyzwaniem dla aktora, prawda? Przedstawić taką postać, która no właśnie nie jest taka jednoznaczna. I jak na przykład czytałam, pamiętam recenzję polskiej realizacji Minettiego, to właśnie tam w niektórych recenzjach pojawiało się coś takiego, że on jest zbyt jednoznacznie sentymentalny, tak? Że to jest właśnie takie, no trochę rozmydlona jest też taka niejednoznaczność tej postaci. Ja ją osobiście bardzo w tym tekście cenię i myślę o niej jako o jeszcze kolejnym rodzaju właśnie teatralności tego tekstu. Myślę, że tutaj ważnym rekwizytem jest maska, której nie widzimy. James Ensor, który jest niby autorem tej maski, był malarzem masek, ale on nigdy nie wykonywał masek. Bernhard natomiast pisze, że Minetti ma w walizce, czy Minetti mówi, że ma w walizce maskę Ensora i Lira, którego będzie tutaj zaraz włoży i będzie grał. A w ogóle wszystko się dzieje w Ostendzie, gdzie Ensor leży podobno. Tak. Okej, dziękuję. I maski. Jeszcze tylko powiem, że wszystko się dzieje, cała sztuka się rozgrywa w jeden wieczór sylwestrowy, gdzie w tle cały czas przemykają korowody zamaskowanych, czy przebierańców po prostu. Tak. Więc jakby maski nie widzimy, maski Minettiego, maski Lira, natomiast wciąż w tle są zamaskowani. Tak, no do tego i do tego, co powiedziała Agata, można powiedzieć, wskazywanie na nieobecną maskę jest starym sposobem na ukrycie faktu, że tą maskę się już ma na twarzy, tak? I że być może coś tu jest grane i te pozory
sentymentalizmu czy pozory, które ustawiałyby tę sytuację współczucia wobec aktora, który jakoby wydał wszystkie pieniądze na to, żeby dojechać tam i spotkać się z dyrektorem tego teatru. Że tam coś nie gra, ale nie wiemy dokładnie co. Także rzeczywiście tych poziomów jest tu mnóstwo. Kogo obsadzamy? Jaki jest wymarzony wasz aktor, który miałby grać, jeśli Minetti nie zmartwychwstanie, to kogo obsadzacie w roli Minettiego? Adamie miała być w maju premiera Minettiego w Teatrze Polonia z Janem Peszkiem. Więc mam nadzieję, że po pandemii jesienią do tej premiery dojdzie i ogromnie jestem ciekawa Minettiego Peszka. Trochę teraz przygotowując się do naszej rozmowy, szukałam też informacji o tym, czy za granicą było to grane, bo wiem, że Bernhard też był bardzo ciekaw realizacji i bardzo był otwarty na realizację tego tekstu z innymi aktorami i właśnie za granicą. I dowiedziałam się, że 10 lat temu mniej więcej, w 2009 roku, Michel Piccoli w Paryżu grał Minettiego. Tak, wow. Nie wiem, czy są nagrania jakieś, być może są, ale to mogłoby być też warto obejrzenia. Ja mogę dopowiedzieć, bo nie wytrzymałam, słuchajcie, z ciekawości, ja po prostu zadzwoniłam do tej Polonii, żeby się dowiedzieć, jak sprawy się mają i dostałam od nich oficjalną informację i zgodę na przekazanie jej podczas naszej rozmowy, że do tej premiery z Peszkiem ma dojść wiosną następnego roku, tak? Więc troszkę nam tutaj pandemia pokrzyżowała szyki, ale absolutnie podtrzymują, że właśnie ma być to realizowane. I ja myślę, że to w ogóle jest, ja bardzo na to czekam, w sensie wyobrażam sobie, że to jest, to może być absolutnie piękna rola. Super. Słuchajcie, powoli pewnie będziemy kończyć, chyba że, także może to jest moment, żebyście powiedziały wszystkie swoje anegdoty, które przygotowałyście na tę rozmowę, a ja ze swojego gapiostwa nie zadałem pytania, na które można było zaripostować jedną z tych anegdot. No, ciach. Ktoś ma coś takiego? Tajemnicza anegdota, którą się wyciąga, jak już nie wiadomo, co powiedzieć. Nie wiadomo, co powiedzieć. Kiedyś w Literaturze na świecie poszedł wywiad z czeskim poetą Jiřím Kolářem, który kończy się w sposób najpiękniejszy na świecie, bo wywiadujący, podejrzewam, że był to Zbigniew Machej, ale mogę się mylić, mówi: to ja już dziękuję za rozmowę, a Jiří Kolář mówi: ale zaraz, przecież nie zapytał mnie pan jeszcze o dzieciństwo, a ja chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedy byłem mały, dzieci na podwórku wołały za mną: Kolářu, Kolářu, masz gówno na twarzy. I to jest koniec rozmowy. Więc jeżeli panie chciałyby jakoś wystartować w tym konkursie, to zapraszam na najlepsze zakończenie rozmowy. Tymczasem ja, pozostawiając tę ciągle możliwość, powiem, że rozmawiałem z Moniką Muskałą, tłumaczką, autorką sztuk teatralnych również, współautorką. Czy napisałaś jakąś sztukę sama, kiedykolwiek? Zawsze z kimś. Niesamodzielna autorka. Dramatopisarka, samodzielna tłumaczka i autorka książki Między Placem Bohaterów a Reśnic. Rozmawiałem z Agatą Wiczyn Barełkowską, która jest atrolożką i filolożką i autorką książki, którą też machałem wcześniej, specjalistką, znawczynią twórczości Tomasa Bernharda. Rozmawialiśmy o książce, o pierwszym tomie dramatów Tomasa Bernharda w dwóch trzecich,
Z tą samodzielnością jednak. W dwóch trzecich w przekładzie Moniki Muskały, dwie sztuki w przekładzie Moniki Muskały, trzecia sztuka w przekładzie Danuty Żmij-Zielińskiej, Wybór i posłowie Agata Witton-Barełkowska, książka wydana przez wydawnictwo Czytelnik. Tom drugi, wiemy kiedy? Czy nie wiemy kiedy? W przyszłym roku. Będą Państwo musieli chwilę poczekać, ale tom drugi ukaże się w przyszłym roku. Ale cieszymy się na to niezmiernie i proszę sobie robić już miejsce na półkach na drugi tom. I ja bardzo dziękuję za rozmowę. I teraz możecie powiedzieć o swoim dzieciństwie, o dzieciństwie Bernharda. Ja mogę powiedzieć nie o dzieciństwie, ale mogę powiedzieć o małym marzeniu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto będzie słuchał tej naszej rozmowy, więc myślę, że mogę się przyznać do takiego małego marzenia, że wszystkie te teksty, które są w tym wyborze i te, które już Państwo widzą w tym pierwszym tomie i te, które pojawią się w drugim tomie, są dla mnie ważne i są mi bliskie. Ale że moim właśnie małym marzeniem teatralnym, skoro już tak dużo dzisiaj o tym teatrze i teatralności, jest takie marzenie, że ja bym bardzo chciała znowu zobaczyć w teatrze Na szczytach panuje cisza. I mam taki maleńką iskrę w sobie, maleńkie marzenie, że ktoś przeczyta ten tekst i po prostu się nim zachwyci. Jakieś mam takie ogromne poczucie, że jest to dobry czas dla tego tekstu. W sensie może być, jeżeli ktoś z jakąś niebywałą wyobraźnią się z nim spotka, więc proszę jakoś, nie wiem, proszę myśleć, że to moje marzenie i czuć się do niego zaproszonym. Apel do ludzi teatru, proszę spełniać marzenia Agaty Witton-Barełkowskiej i w ogóle proszę spełniać nasze marzenia. Bernhard umożliwi, Państwu to umożliwi, to są żywe, dzikie, wspaniałe, oddychające teksty, które mogą hulać na scenie, tak jak hulają już w książce dzięki kapitalnym przekładom. Dzięki, do zobaczenia w teatrze na premierze Minettiego z Janem Peszkiem. Dziękuję.